że pieniądze, ale co nie wierzę, że żyją w przeszłości. Pomaga się to, że nie znamy. Panu może trzeba się wyłączyć. Ostatnio czytam książkę Roberta Calviniego, sporo osób zna tego autora. Zasada wywierania wpływu na ludzi. Pisze w rozdziale Rozmowy wzajemności, że ludzie chcą odwdzięczać się w taki sposób, w jaki są traktowani. Niby prawda oczywista, wiemy to wszyscy. Dalej on pisze tak. Ludzie odwdzięczają się tym, od których coś otrzymali. Odwzajemniają się tym samym. Powinniśmy co rano pytać siebie, nie kto mi pomoże, ale komu ja mogę pomóc. Taki powinien być początek dnia każdego z nas. Kto może coś zyskać dzięki mojemu działaniu? Czy moja pomoc może się komuś przydać? I dalej. Im więcej dajesz, tym więcej dawać chcą obdarowani. Tak działa reguła wzajemności. Wszystko odbywa się zgodnie z regułą wzajemności. Jeśli ty komuś coś dajesz, dostajesz to w zamian. Bo im więcej dajesz, tym więcej dawać chcą obdarowani. I słuchajcie, tu mi się oczy otworzyły. Niby to wszystko jest banalne, znane od wieków. I sobie otworzyłam w tym momencie księgę Malachiasza, 3 rozdział, od 10 wersetu. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawicie mnie na próbę. I tu jest wykrzyknik. Bóg mówi, w ten sposób wystawicie mnie na próbę. Czy wam nie otworzę okien niebieskich? Nie wyleję na was błogosławieństwo ponad miarę. Zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś polu nie będzie bez owoców, mówi Pan zastępu. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan zastępu. Dlaczego to dzisiaj do nas mówię? Bo ja oczywiście, jak większość z nas, oddaję dziesięcinę od lat. Natomiast teraz sobie uświadomiłam, że wydaje się sercem, nie matematycznie, ekonomicznie, tylko serce. Mnie teraz nie interesuje, czy moje zarobki wystarczą na opłacenie rachunków, tak? Pierwszym przelewem, który robię, to robię na Kościół. Bo Bóg nie potrzebuje pieniędzy. Kościół potrzebuje, żeby się rozwijać, tak? To jest nasz dom, nasze królestwo. Jeśli tego nie będziemy robili z otwartym sercem, to będzie to tylko i wyłącznie wyrachowanie, tak? Jak w tej książce przeczytane. Im więcej dajesz, tym więcej dostajesz. Ale Bogu nie chodzi o takie dawanie. Ja sobie matematycznie odliczę moje uposażenie i wyślę 10%, prawda? Jeżeli ja dam nawet mniej, ale z sercem otwartym, to Bóg, tak jak napisał w Biblii, tak? Da nam to odwzajemnie się wielokrotnie z wykrzyknikiem. Amen. Amen. No i słuchajcie, jak Marina powiedziała tylko ostatnio, wyświetlę numer konta. Przysłała mi SMS-a. Ja to lubię takie rzeczy, bo wiecie, co mi się bardzo podoba, w ogóle kiedy przychodzi realny wzrost, to wzrasta u ludzi święty gniew. W ogóle wiecie, przebudzenie jest związane ściśle z tym, że wzrasta w ludziach święty gniew. I ten SMS to był taki, od Maryny taki, święty gniew w ogóle, nie? Że to ludzie muszą zrozumieć dogłębnie, jak się mają sprawy z finansami, bo diabeł finanse cały czas chce stawiać w takim innym miejscu. Innym miejscu. Że rzeczy święte, rzeczy tego kalibru, tego, one są ważniejsze. Nie ma tego takiego przyczyny. I tak naprawdę to, co my robimy z pieniędzmi, jest jednym z najlepszych odzwierciedleń tego w ogóle, jak funkcjonuje nasze serce. Ja nieraz o tym mówię po prostu. Także to